Podam teraz dwa sposoby na pętlę nieskończoną w języku C. Pierwszym z nich jest po prostu użycie fora bez żadnych argumentów. Jeżeli tak zrobimy, to nasz koder na strychu będzie znów cały czas. Czyli uruchamiamy nasz program i mamy kodera na strychu. Teraz jeśli e, wykonamy to e, z użyciem pętli while do, czyli while. Możemy podać while z warunkiem 1, gdzie 1 jest warunkiem kontynuacji, który będzie zawsze prawdziwy, czyli while również wejdzie nam w pętlę nieskończoną. Jeśli macie swoje własne sposoby na to, jak wykonać pętlę nieskończoną w języku C, zapraszam do komentowania.